Utrzymują świat w ciągłym strachu. Sytuacja jest poważna. Nie mamy wiele czasu. Deklarują posiadanie bomby jądrowej. Mogą sprzedać ją organizacji terrorystycznej. Ich przywódca kontroluje ludzkie umysły niczym komunistyczny dyktator. Żelazna pięść jest silniejsza niż cokolwiek do tej pory. To najlepiej w historii skonstruowany reżim totalitarny. Dlaczego tak silni i niezależni ludzie pozwolili na przetrwanie tak represyjnego systemu? To zgodne z koreańską tradycją monarchii. W jaki sposób Korea Północna zajęła tak ryzykowne miejsce w świecie? Zagrożenie nuklearne. Korea Północna. Kim Jong-il, absolutny władca Korei, jest dziś najbardziej na świecie niebezpiecznym przywódcą. Człowiek stojący za kampanią propagandową przeciwko Stanom Zjednoczonym deklaruje posiadanie broni atomowej i grozi jej użyciem w przypadku zagrożenia reżimu. Rządzi słabo zaludnionym krajem wielkości Mississippi, 22-milionową populacją. Przez lata pozostawał postacią tajemniczą. Obecnie stał się centrum zainteresowania. Jednak jego prawdziwe intencje są wciąż problematyczne. Przedstawiano go jako osobę dziwną i nieprzewidywalną. Ale gdy go poznałam, byłam pod wrażeniem. Chyba nie jest osobą zrównoważoną. Bywa lekkomyślny i bywa bardzo spokojny. Ale ma jasny umysł i jest błyskotliwy. Nie jest głupcem, ale jest idealistą, człowiekiem zapalczywym. To cecha niepokojąca u dowódcy, który być może trzyma palec na przycisku rakietowym. Możliwości Kim Jong-ila są wciąż niejasne. Ale jeżeli faktycznie posiada on broń atomową lub materiały do jej budowy, to niebezpieczeństwo ma szeroki zasięg. Korea Północna jest gotowa wysłać pociski i broń jądrową każdemu, kto zapłaci stosowną cenę. Ponieważ nie mają czego eksportować i powoduje to straty, nie ma czym nakarmić ludzi, sprzedadzą wszystko, co się da. W tym przypadku nie mają wiele, ale mają broń. Nie sposób zatrzymać wywożonej z Korei Północnej garści plutonu, a to wystarczy, by skonstruować bombę. Grudka wielkości grejpfruta. Boję się, że Korea może sprzedać pluton komuś w rodzaju Osamy Bin Ladena. Broń atomowa w Korei może prowadzić do ryzykownego wyścigu zbrojeń. Japonia natychmiast się uzbroi. To zaalarmuje Chiny. Rozpocznie się chińsko-japoński wyścig zbrojny. To są ogromne kraje. Sytuacja w Korei jest trudna, możliwości ograniczone. Jeśli polityka Busha nie udaremni akcji militarnych, konsekwencje II wojny koreańskiej mogą być katastrofalne. Armia Korei Północnej jest piątą co do wielkości na świecie. 1,2 miliona żołnierzy i możliwość mobilizacji dodatkowych 3 milionów. Największa na świecie flota podwodna. Nie używają broni chemicznej jako broni masowego rażenia. Jest to część ich doktryny. Mają dużą liczbę pocisków, zdolnych dolecieć do Japonii, a nawet dalej. Nawet bez użycia pocisków i broni niekonwencjonalnej, atak na Koreę mógłby zakończyć się niszczycielskim odwetem.
Tysiące rakiet ukrytych na wzgórzach wzdłuż północnej granicy mogłyby dosięgnąć stolicy południowej Korei, Seul, w ciągu 3 minut. W 1994 roku Koreańczycy powiedzieli, że w razie ataku na Koreę Północną zamienią Seul w Morze Ognia. Nie ma nic gorszego. W Seulu żyje 12 milionów ludzi. Korea Południowa leży w zasięgu konwencjonalnych dział, co dopiero pocisków nuklearnych. Od czasu inwazji na Irak rząd Korei obawia się, że może być kolejnym celem sił USA. Ale kluczowym elementem amerykańskiej strategii militarnej w Iraku była oczekiwana pomoc lokalnej ludności. W Korei Północnej takiej możliwości nie ma. Zagrożenie nuklearne. Korea Północna. Pomimo ogromnych cierpień ostatniej dekady, powszechnego głodu, który spowodował śmierć ponad miliona ludzi, większość Koreańczyków nie żywi nienawiści do swego przywódcy. Popularność, jaką cieszy się Kim Jong-il, jest niekwestionowana. Nie ma podziałów wewnątrz systemu, nie ma opozycji. Trudno byłoby zastąpić ten reżim. Nie ma czym go zastąpić. Kim Jong-il przetrwał w XXI wieku, kiedy reżimy komunistyczne dawno upadły. Ale od początku jego działalności Korea Północna była wyjątkiem wśród państw socjalistycznych. Różnice i klucz do przetrwania Kim Jong-ila stanowi cyniczne wykorzystanie głęboko zakorzenionych tradycji kulturowych w celu manipulacji i kontroli ludzkich umysłów. System północno-koreański, dziwny dla ludzi z zewnątrz, dla Koreańczyków ma sens, ponieważ koresponduje z ich tradycyjnym światopoglądem, z historią i pojęciem hierarchii społecznej, czcią dla władcy. Jest to wzmocnione przez tożsamość kulturową. Aby zrozumieć, w jaki sposób Kim odniósł sukces, musimy spojrzeć na historię dumnego i stanowczego narodu koreańskiego. Przez ponad 1300 lat Korea była kwitnącą i zaawansowaną cywilizacją, narodem niepodległym i żyjącym w pokoju. Jednak położenie geograficzne sprawiło, że kraj ten był pociągającym celem. U progu XX wieku Japonia zaatakowała półwysep z zamiarem podbicia kontynentu. Zamiast tego podbiła Koreę. Korea na 35 lat stała się kolonią japońską. Koreańczycy otrzymywali japońskie imiona. Język koreański został zakazany. Koreańskie potrawy wyszydzano. A Japończycy, gdy się irytowali, byli bardzo brutalni. Japończycy zmusili tysiące koreańskich kobiet do seksualnego niewolnictwa, głównie w armii japońskiej, jako tak zwane kobiety dla wygody, jak również tysiące Koreańczyków zmuszono do pracy w japońskich fabrykach. Tych, którzy się opierali, więziono i mordowano. Polityka ta miała na celu unicestwienie koreańskiej tożsamości narodowej. Japoński sen o potędze skończył się wraz z II wojną światową. Po raz pierwszy od 50 lat Koreańczycy mają nadzieję na wolność i niepodległość. Stany Zjednoczone miały daleko idące plany wobec powojennej Japonii, ale były kompletnie nieprzygotowane na okupację Korei. Nikt o tym nie myślał.
Związek Radziecki natomiast był przygotowany. W przededniu kapitulacji Japonii Stalin włączył się do wojny na Pacyfiku. Sowieci rozegrali swoje karty bardzo spektakularnie. Spektakularnie dotrwali do końca, nasilili interwencję. Rząd Stanów Zjednoczonych zdał sobie nagle sprawę, że Związek Radziecki wysyła oddziały z Syberii w dół półwyspu z zamiarem okupacji Korei i być może dalej Japonii. Więc 10 sierpnia 1945 roku odbyło się spotkanie byłych przywódców rządu amerykańskiego. Koło północy wysłano dwóch głównodowodzących, w tym Dana Ruska, przyszłego sekretarza stanu, do drugiego pokoju, aby narysował linię podziału wpływów na półwyspie. Rusk w swoich wspomnieniach pisze, że nie był do tego zadania przygotowany. Dysponował on jedynie mapą National Geographic. Na mapie nic nie wskazywało na naturalne podziały. Narysowano więc po prostu linię w połowie półwyspu wzdłuż 38 równoleżnika na północ od Seulu. W późniejszych latach ten arbitralny podział przerodził się w barierę rozdzielającą rodzinę i bliskich. To była fatalna decyzja. Koreańczycy nie mieli żadnego wpływu na podział. Byli mu przeciwni. Nikt nie uznał tej linii za coś stałego. I większość za wszelką cenę chciała ją usunąć. Jednym z takich ludzi był Kim Il-sen, legendarny ojciec Kim Jong-ila. Wybrany przez Stalina na przywódcę Korei Północnej, stał się dla swoich ludzi Bogiem. Ale jego sen o zjednoczeniu państwa doprowadził do katastrofy. Wyjątkowa pozycja Kim Il-sena wśród komunistycznych dyktatorów ma korzenie w jego niezłomnej niezależności i duszy wojownika. Rozpoczynał karierę od partyzanckiej walki przeciwko znienawidzonej Japonii. Kim nie był sowieckim pachołkiem jak inni, których Stalin obsadził we wschodniej Europie. Był prawdziwym nacjonalistą, którego Koreańczycy szanowali jako kogoś, kto całe życie poświęcił walce z Japonią. Miał również niespotykaną charyzmę. Legendy o jego śmiałości oczywiście bardzo przyczyniły się do szybkiego stworzenia kultu jednostki, który trwa do dziś. Kult Kim Il-sena tworzony był poza lawiną półprawd i hiperboli. Kim budował swój wizerunek w oparciu o długą tradycję kulturową, wyrastającą z konfucjanizmu. Stworzył ideologię zwaną Juche. Jest to niezależność oparta na doktrynie konfucjańskiej, podobnie jak system rodzinny. Państwo jest przedłużeniem rodziny. Tak jak tam, głową jest ojciec. Tak myślą Koreańczycy o rządzie. Wspomagają rząd, ponieważ jest on jak rodzice. A rodziców się nie wybiera. Po prostu są. To ideologia Juche podkreśla. Czerwca 1950 roku Kim Il-sen rozpoczął inwazję na Koreę Południową. W Azji Północno-Wschodniej trwa zimna wojna. Niemal wszyscy analitycy w Stanach myśleli, że Stalin skłonił Kim Il-sena do podboju Korei Południowej. Rosjanie z typowym lekceważeniem międzynarodowych reguł sterują Koreańczykami z północy w inwazji na ich południowych rodaków. To były oficjalne dane, ale dziś wiemy, że było inaczej. To Kim Il-sen namówił Stalina.
Kim przewidywał, że zdobycie Korei Południowej zajmie jedynie 30 dni. Wojna trwała ponad 3 lata. Wciąż myślę o tej tragedii. To było 15 lat temu. Było przerażające. Spalone domy, gruzy, budynki jeden za drugim. Ogień, głód, życie w ruinach. Kiedy dziś o tym myślę, przechodzą mnie ciarki. Kiedy w końcu doszło do zawieszenia broni w 1953, Korea Północna nie zdobyła niczego. Granica wzdłuż 38 równoleżnika została potwierdzona. Kraj wciąż jest podzielony. Zginęło blisko 400 tysięcy południowych Koreańczyków, 37 tysięcy Amerykanów. Północna Korea i Chiny straciły 1,4 tysięcy. Związek Radziecki nie poniósł żadnych strat. Kim był rozczarowany realnie otrzymanym wsparciem wojsk radzieckich. Liczył na więcej i stracił zaufanie do Stalina. Ta utrata zaufania i poczucie zdrady skłoniły Kim Il-sena do wznowienia filozofii niezależności, która była podstawą działań jego, a później jego następcy Kim Jong-ila. Za uśmiechami Kim Il-sena i przywódcy komunistycznych Chin Mao Tse-tunga kryje się napięcie. Chińczycy wprowadzili tak zwaną rewolucję kulturalną i przyszli powiedzieć: jesteś złym komunistą, jesteś gruby i masz pałace w uzdrowiskach. Jak skromny komunista może żyć w taki sposób? Tego Kim Il-sen nie zniósł i wyrzucił ich. Wezwał ambasadora Chin i kazał mu wracać do domu. Nikt nie będzie mówił Korei, co robić. W takim otoczeniu najstarszy syn Kim Il-sena, Kim Jong-il, tworzył swoje mocarstwo. W 1973 roku, w wieku 31 lat, został sekretarzem Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei. Szybko został członkiem biura politycznego. Około 1974 roku w radiu było więcej piosenek o Kim Jong-ilu niż o Kim Il-senie. To był znak, że Kim Jong-il powoli dochodzi do władzy. W roku 80 Kim Il-sen, znany jako Wielki Wódz, oficjalnie desygnował Kim Jong-ila na swojego następcę. Od tej chwili mówi się o nim umiłowany przywódca. Nagle pojawił się mit, że Kim Jong-il urodził się na świętej górze Paegdu, skąd wywodził się prawdopodobnie naród koreański, i że w dniu jego narodzin, w środku lutego, zakwitły kwiaty i pojawiła się podwójna tęcza jako znak, że narodził się Wielki Wódz. W rzeczywistości Kim Jong-il urodził się w rosyjskim obozie wojskowym na terenie Związku Radzieckiego 16 lutego 1942 roku. Po zakończeniu II wojny światowej udał się z rodziną do Pjongjangu, nowej stolicy Korei Północnej. Niewiele wiadomo o jego wczesnym życiu. Miał dość trudne dzieciństwo. Gdy miał 5 lat, utopił się jego brat. Matka zmarła, gdy miał 7. Z macochą miał złe relacje, a swoją biologiczną matkę czcił i nazywał ją Matką Korei. Po ukończeniu Uniwersytetu Kim Il-sena w wieku 22 lat zaczął pracować w sekcji propagandy. Robił filmy propagandowe, robił muzykale, wystawiał sztuki.
I naturalnie romansował z aktorkami. Nazywano go playboyem. Lubił kobiety i lubił wypić. Bawił się tak, jak lubią się bawić artyści. Lubił zwłaszcza jeden gatunek filmowy, horrory. Piątek 13, filmy z Elizabeth Taylor i westerny. Pewnego dnia uznał, że aktorzy północno-koreańscy nie są zbyt dobrzy. Zapragnął, żeby zagrała u niego pani Choi, która była najlepszą aktorką Korei Południowej. Więc porwał ją. W 1978 roku Choi Eun-hui została porwana przez agentów koreańskich. Zakneblowano ją chloroformem. Odzyskała przytomność w drodze do Korei Północnej. Na miejscu powitał ją osobiście umiłowany przywódca. Usłyszałam głos: witaj w Północnej Korei. Jestem Kim Jong-il. Myślałam, że teraz mnie zabiją. Czułam, jak krew odpływa mi w dół. 6 miesięcy później porwano również męża pani Choi, znanego reżysera Shin Sang-oka. Spędził 4 lata w więzieniu. W końcu został uwolniony i dołączył do żony. Przez następne 3 lata zmuszano ich do robienia filmów dla Kim Jong-ila, między innymi koreańskiej wersji Godzilli. Mieliśmy pieniądze i wszelkie wygody. Ale brakowało nam wolności. Miałem już 60 lat, nie chciałem tam umrzeć. Shin i Choi w końcu uciekli. Ale praktyka uprowadzenia stała się integralną częścią partyjnej strategii, służącej destabilizacji wroga. Pomiędzy 1937 a 1983 rokiem wielu Japończyków znikło bez śladu. Koreańczycy potrzebowali japońskich wzorów, aby nauczyć się japońskich zachowań i japońskiej intonacji w mowie. Agenci północno-koreańscy udawali Japończyków, aby zapewnić sobie przykrywkę podczas aktów sabotażu przeciwko Korei Południowej. Zagrożenie nuklearne. Korea Północna. W połowie lat 80. Korea Południowa jest przykładem państwa kapitalistycznego. Boom ekonomiczny jest powodem oburzenia Kim Jong-ila, którego własny kraj stoi na skraju katastrofy ekonomicznej. Dodatkową zniewagą jest ranga Seulu jako miasta wybranego gospodarzem olimpiady w 1988 roku. Zdeterminowana chęcią zastraszenia uczestników i przerwania mistrzostw, Korea Północna pod naciskiem Kim Jong-ila zwraca się w stronę strategii sabotażu i dopuszcza się ataku terrorystycznego. W 1987 roku dwoje agentów udających japońskich turystów umieściło bombę na pokładzie samolotu lecącego do Seulu. W trakcie międzylądowania bomba eksplodowała, zabijając 115 osób. Pojmanie 20-letniej Kim Hyun-yi było sensacją. Zapytana, dlaczego to robiła, Kim Hyun-yi twierdziła, że od wczesnego dzieciństwa poddano ją praniu mózgu, by czciła wielkiego i umiłowanego przywódcę. Dla wielu brzmiało to nierealnie. Ale ci, którzy mieli doświadczenia z północno-koreańskim systemem indoktrynacji, uwierzyli. W przedszkolu uczono nas o Kim Jong-ilu i o urodzinach Kim Il-sena. Wtedy zapala się świeczki i kładzie prezenty przy ich portretach. Potem dzieci kłaniają się i mówią: dziękujemy ci, generale Kim Il-sen. I dostają prezenty. 미국은 늑대,
Kiedy dorastałem, uczyliśmy się, że Ameryka jest imperialistycznym wilkiem. Uczono nas, że amerykańscy misjonarze przybyli do Korei i dopuszczali się aktów barbarzyństwa. Kiedy ktoś ukradł jabłko, misjonarze łapali dziecko i wypalali słowo złodziej na jego czole. Ludzie w Korei myśleli, że Amerykanie to kanibale. Małe dzieci wierzyły, że to prawdziwe historie. Nie wiedziałam nic o świecie. Myślałam, że Korea Północna jest rajem na ziemi. Jeśli wmówiono ci, że żyjesz w najlepszym kraju świata i nie masz alternatywnych źródeł informacji, łatwiej jest cię kontrolować. Kim Jong-il najbardziej bał się, że ludzie dowiedzą się, jaki jest świat na zewnątrz. Kiedy się tego dowiedzą, on się załamie. Pod koniec lat 80. Imperium Sowieckie zaczęło upadać. Obalano reżimy komunistyczne we wschodniej Europie. Runął mur berliński i rozpadł się Związek Radziecki. Korea Północna wciąż opiera się tej fali. Właściwie Kim Il-sung wykorzystał upadek komunizmu w swojej ideologii niezależności. Koreańczycy nie postrzegają Kim Il-sena jako represyjnego. Zawsze ukazywano go jako bohaterskiego wodza walczącego ze złem przychodzącym z zewnątrz. I tylko wsparcie narodu pomogło mu osiągnąć pełną niezależność. Coraz bardziej osamotniony w nieprzyjaznym świecie, Kim Jong-il, dowódca wojsk, poszukuje sposobu zapewnienia bezpieczeństwa reżimowi swojego ojca. Zwraca się ku programowi nuklearnemu zapoczątkowanemu w początku lat 80. CIA potwierdziło jego istnienie pomimo zaprzeczeń Kim Jong-ila. Wkrótce doprowadzi on do wojny na pełną skalę ze Stanami Zjednoczonymi. Rankiem 16 czerwca 1994 roku Bill Clinton zwołał Radę w sprawie wojny. Przygotowano plany rozmieszczenia sił w południowej Korei. Zdjęcia satelitarne ujawniły, że Północna Korea podjęła próby nuklearne. Przygotowywaliśmy się bardzo poważnie na ewentualność wojny, przede wszystkim na atak na nasze bazy atomowe. Wojnę mogła spowodować również inwazja rakietowa na Koreę Południową. To wszystko wyglądało bardzo poważnie. Kryzys kubański w 1962 był najbardziej niebezpiecznym momentem w historii. Rok 1994 jest drugi w kolejności. Głównodowodzący powiedział, że potrzebujemy wsparcia. W przypadku wojny musimy mieć więcej sił powietrznych i sztab logistyczny na miejscu, abyśmy mogli szybko wysyłać nowe oddziały. W rzeczywistości sekretarz obrony Perry streścił plany Clintona byłemu prezydentowi Carterowi, Jimmy'emu Carterowi, który zadzwonił do Clintona z Pyongyangu i kazał mu czekać. Powiedział, że rozmawiał z Kim Il-sungiem i że możliwe jest porozumienie. Prezydent Carter pojechał do Pyongyangu negocjować dyplomatyczne rozwiązanie kryzysu. W północnej Korei jest po północy, piątek. CNN ogłosił swoje osiągnięcia. Prezydent Kim Il-sung zobowiązał się. Carter uratował Clintonowi tyłek. Ponieważ ludzie Clintona wierzyli, że tego rodzaju problemy można rozwiązać tylko za pomocą siły.
Nie mieli pojęcia o psychologii Północnej Korei, o tym, że przymus zwiększy tylko determinację, by pokazać, że ci ludzie nie pozwolą się zastraszyć. Carter zażegnał niebezpieczeństwo. W zamian za ropę i inne źródła energii oraz poprawę stosunków ze Stanami, Korea Północna miała zamrozić swój program nuklearny. Ale podczas negocjacji warunków niespodziewanie umiera na atak serca Kim Il-sen. Szoku doznali nawet ci, którzy uciekli przed jego nadużyciami na południe. Kiedy Kim Il-sen umarł, płakałem. Naprawdę byłem w żałobie. Nie mogliśmy w to uwierzyć. Wydawał się nieśmiertelny. Wielu umarło z powodu intensywnej żałoby. Byłem w szoku. To było jak grom z jasnego nieba. Cały się trząsłem. Czułem, że to już koniec. Miałem wrażenie, że bez Kim Il-sena nie dam sobie rady. Nowemu przywódcy Korei Północnej brakowało charyzmy ojca. Przewidywano, że jego rząd wkrótce upadnie. Ale jest on zdecydowany utrzymać władzę za wszelką cenę. Dla tego człowieka przetrwanie reżimu jest fundamentalne. Zrobi wszystko, by pozostać przy władzy, utrzymać kontrolę nad ludźmi pozbawionymi praw człowieka. To naprawdę przerażające. Pod jego rządami umocnił się system obrony kraju. Rozrósł się aparat nadzoru policyjnego. Tajemnicy. Teraz nikt o to nie dba. Łapią ludzi i wsadzają do więzień, a potem znikają bez śladu. Wielu znikło w obozach ukrytych w górach przy granicy północnej. Jedyne zdjęcia obozów to te robione z satelity. Te rysunki wykonał były strażnik więzienny Ain Myung-chul. Byłem strażnikiem przez 8 lat. I widziałem straszne rzeczy. Przywodzi to na myśl Auschwitz. Tam jednak zabijano ludzi szybko. W Korei Północnej zabija się najwolniej, jak to możliwe. Powiedziano mi, że więźniowie to przestępcy polityczni i zdrajcy. Więc gdyby próbowali uciekać, mamy do nich strzelać. W 1994 roku Ahn dowiedział się, że jego ojca ścięto za krytykowanie Kim Il-sena. Musiał uciekać z Korei, żeby uniknąć prześladowań. Nie zrobiłem nic złego. Ojca uznano za zdrajcę i zabito. Matkę również oskarżono i więziono. Zabito mojego brata. Musiałem uciekać, nawet gdyby oznaczało to śmierć. Rzeka Duman wyznacza granicę między Koreą i Chinami. Patrolują ją agenci koreańscy, którzy strzelają do uciekinierów. Po wielu próbach Ain zdołał uciec na drugi brzeg. Inni nie mieli tyle szczęścia. Pomimo ryzyka, w latach 90. wzrosła liczba uciekinierów nie tylko ze względu na coraz większe represje, ale głównie z powodu pogłębiającego się kryzysu gospodarczego.
Ich problemy gospodarcze wynikają ze złej strategii ekonomicznej. W połowie lat 90. miała również miejsce seria klęsk żywiołowych, na przykład powodzi, co spowodowało ogromny głód. Te fatalne warunki nie skłoniły jednak Kim Jong-ila do zmniejszenia wydatków na zbrojenia. Ludzie głodują kosztem ulepszania sił zbrojnych. 30-50% produktu krajowego jest przeznaczane na cele wojskowe. W 1998 roku Korea Północna wystrzeliła rakietę na Japonię. Mówili, że to powietrzna muzyka, rewolucyjna muzyka na cześć wielkiego wodza Kim Il-sena. Myślę, że zrobili to, by zwrócić na siebie uwagę. Spowodowało to krzyk oburzenia, nie tylko ze względu na Japonię, ale ponieważ istniały obawy, że mogą to być rakiety trójstopniowe. Gdyby tak było, nie było, spadła ona do morza, ale gdyby jednak było, mogłaby dosięgnąć kontynentalne Stany Zjednoczone. To był szok dla Białego Domu. Nadzieje na pokojowe stosunki upadły po obu stronach. Kiedy Korea zawarła porozumienie ze Stanami w 1994 roku, dostaliśmy to, czego chcieliśmy. Wstrzymali swój program nuklearny. Mogli produkować 30 pocisków rocznie, więc wiele nie stracili. Obiecano im to. Po zawarciu porozumienia Republikanie wygrali w Kongresie. Clinton stanął wobec opozycji. Mówiono, jesteś mięczakiem, sprezentowałeś Korei magazyn. Więc Clinton nie dbał o to porozumienie. Wielu jego ludzi myślało, Korea i tak upadnie. Nie musimy się przejmować. W międzyczasie wojskowi w Korei mówili do Kim Jong-ila, dałeś im się nabrać. Kiedy Kim wystrzelił pociski dalekiego zasięgu, Clinton został zmuszony do zmiany polityki wobec Korei Północnej. Idąc za Koreą Południową, która prowadziła dialog z Północą, wysłał w październiku 2000 roku do Pjongjangu Madeleine Albright. Madeleine Albright pojechała prowadzić rozmowy z Kim Jong-ilem do Pjongjangu, miasta w kraju, w którym nie mamy ambasad ani personelu. Słyszałam od naszych ludzi, że to szaleniec. Ukazywano go jako dziwaka otoczonego dziewczętami i oglądającego filmy porno. Nie wiadomo było, co może zrobić. Czy miło spędziła pani czas? Był całkiem miły. Wiedząc o tych strasznych rzeczach, które robił, mogę jednak stwierdzić, że nie jest szalony. Był bardzo dobrze przygotowany. Nie korzystał z notatek. Słuchał mnie nie tylko z szacunkiem, ale i zainteresowaniem. Rozmowy z Albright doprowadziły do znaczącego przełomu. Położył swój program zbrojeń na stole. Obiecał wstrzymanie eksportu pocisków balistycznych. Obiecał przerwać produkcję i testy na pociskach o zasięgu przekraczającym 300 mil. To było niespodziewane. To był moment wielkich nadziei. Pojawiła się możliwość na wstąpienie Kim Jong-ila do ONZ, co zapewniłoby pokój i stabilność i zastąpiłoby 50-letnie zawieszenie broni końcem wojny koreańskiej. To było dobre rozdanie i zostawiliśmy je na stole. Było dużym zaskoczeniem, że administracja Busha postanowiła nie podnieść kart. Nowo wybrany prezydent Bush miał poważne obawy, czy można ufać Kim Jong-owi. Korea Północna jest reżimem uzbrojonym w pociski i broń masowego rażenia.
Takie państwa i ich terroryści tworzą oś zła. Mocne słowa Busha podziałały prowokująco na Kim Jong-ila. Korea Północna postanowiła stać się potęgą nuklearną, co prowadzi do narastającego konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi. Zagrożenie nuklearne, Korea Północna. Z obawy, że stanie się celem ataków, podobnie jak Saddam Hussein, Kim Jong-il ukrył się na 50 dni na krótko przed inwazją na Irak. Zniknięcie Kima zbiegło się również z corocznymi ćwiczeniami wojskowymi wspólnymi dla Ameryki i Korei Południowej. Od ponad 50 lat wojska amerykańskie uczestniczyły w obronie południa, co kosztowało ponad 2 miliardy dolarów rocznie. Stacjonuje tam 37 tysięcy żołnierzy gotowych do walk. Na miejscu Koreańczyków też bym się martwił. Wiadomo, że Amerykanie mają 5-stopniowy plan ataku na północną Koreę. Boją się nas. Bali się już podczas zimnej wojny. Teraz zaczęli bać się znowu. Ludzie mówią, zamierzasz rozmawiać z Koreą Północną? Oczywiście, ale nasz kraj nie da się szantażować. Bush uznał, że wszelkie wcześniejsze rozmowy z Koreą o jej programie jądrowym były szantażem, odpłatą za złe zachowanie. Jeśli postawa Stanów Zjednoczonych się nie zmieni, to doprowadzi to do katastrofy. Myślę, że będzie trudno przekonać Koreę do wstrzymania programu broni jądrowej. Wielu wierzy jednak, że prawdziwym zamiarem Kim Jonga jest wstrzymanie programu w zamian za normalne stosunki z Zachodem i gwarancję przetrwania reżimu. W kwietniu 2003 roku doszło w Chinach do spotkania dostojników koreańskich i amerykańskich celem rozwiązania problemu atomowego. Spotkanie zakończyło się źle. Zostało przerwane, gdy Korea oświadczyła, że obecnie posiada broń atomową. Te wciąż niepotwierdzone zapewnienia spowodowały nową debatę Busha z administracją. Nie ma łatwego rozwiązania. Rozważa się morskie embargo na Koreę. Ale ryzyko jest ogromne. Zwłaszcza dla Korei Południowej, która pozostaje bezbronna. W maju 2003 roku Korea Północna oficjalnie ogłosiła: Południe poniesie niewyobrażalną klęskę, jeśli włączy się do konfrontacji. Paradoksalnie, nowy prezydent Roh Moo-hyun mniej obawia się gróźb Kim Jong-ila niż polityki rozwiązań siłowych rządu Busha, który może uderzyć na Koreę Północną. Prezydent Roh został wybrany na bazie porozumienia z rządem Północy co do ewentualnego zjednoczenia. Kim Jong-il stwierdził, że również podziela nadzieję na zjednoczenie Korei. Pytanie, na jakich warunkach? Totalitarnego reżimu pod rządami Kima? Jego zwolennicy zaprzeczają takim przypuszczeniom. Północno-koreańska idea zjednoczenia nie jest socjalistyczna. Ludzie myślą, że Kim jest socjalistą. Jest przede wszystkim nacjonalistą. Jego priorytetem jest przetrwanie narodu koreańskiego jako jedności. To oznacza stworzenie konfederacji. Systemy polityczne, ekonomiczne pozostaną nietknięte. Ale Kim Jong-il pokazał już, że jego obietnicom nie można ufać. Łamiąc porozumienia w przeszłości, poddał w wątpliwość swoje prawdziwe ambicje, nie tylko wobec Busha. Także południowi Koreańczycy są sceptyczni. Wciąż pamiętają bolesne próby zjednoczenia, które naród odczuł bardzo dotkliwie. Zawsze powtarzam, że pokolenie wojenne musi wymrzeć, zanim nastąpi zjednoczenie.
Ponieważ była to wojna bratobójcza, pojednanie tych ludzi nie będzie łatwe. Półwysep zjednoczy się pewnego dnia, kiedy mnie już nie będzie. Myślę, że należy to zostawić Wszechmogącemu. Ludzie w Korei Południowej pamiętają wojnę i powinni wymrzeć przed zjednoczeniem. Wersja polska, Sun Studio Polska. Tekst Anna Bugaj. Czytał Marek Lelek.